Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek spędzają właśnie intensywny czas w Stanach Zjednoczonych. Aktorka pojechała tam nieco wcześniej, bo dostała pracę przy prowadzeniu koncertów noworocznych. Jak donosiły media, po paru dniach stęskniony dziennikarz wsiadł w samolot i ruszyła za ukochaną. Okazało się, że skończyło się nie tylko na towarzyszeniu Kasi podczas występów, ale i organizatorzy znaleźli zajęcie dla samego Maćka. Od tamtej pory już wspólnie prowadzą imprezy dla Polonii. Na szczęście nie z samą pracą żyje człowiek. W wolnych chwilach para spędza czas na zwiedzaniu stanów i korzysta z atrakcji, w tym między innymi koncertu Madonny, na który wspólnie się wybrali, ocierając od Davida Beckhama. Po pobycie w Chciago przyszedł czas na Nowy Jork. Maciej zamieścił właśnie kolejną serię zdjęć, choć tym razem pozuje na nich samotnie. Dziennikarz wybrał się do Central Parku, by pobiegać. Zaskoczył wyznaniem, w którym mówi o zakochaniu, choć nie ma akurat tym razem na myśli Katarzyny, grudniowy Central Park w pełnym słońcu. Cudownie było znowu biegać w tym bajecznym miejscu. Ten sobotni poranek był magiczny. Ludzie, energia i przyroda w centrum Nowego Jorku. Kto jeszcze kocha to miasto? Wyznał Maciej, informując już oficjalnie, że także Nowy Jork jest jego miłością. Ludzie podzielali jego zachwyty nad tym amerykańskim miastem. Super. Ja biegałam po Central Parku w sierpniu, ponad 11 kilometrów, bez trunewer. Zgadzam się w 100%, to miasto jest magiczne i chcę się tam wracać. Miłego pobytu, kocham. Jest wyjątkowe, energia jak nigdzie. Magiczny Nowy Jork. Miałam okazję zwiedzać to miasto w lipcu, byłam kilka tygodni temu i chętnie wrócę. Życzę Państwu miłego pobytu, piszą w komentarzach fani Macieja. Zobacz też, Kurzajewski jest gotowy na dziecko. Dał znać cichopek przed wszystkimi, dwg zrezygnowała z cichopek. To był cios dla wieloletniej prezenterki, co wspólnego ma cichopek, jej brat i Karol III. Zdziwicie się, bo wiele.